No dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2 z naszymi biedakami, testerami. I jak po tytule możecie zauważyć, dzisiaj będziemy testować moda na wakacje, a mianowicie wakacje z dziećmi i zwierzętami. Zaraz sprawdzimy, czy ten mod w ogóle działa i jak on działa. O ile gra mi się przestanie przycinać i teraz nie mam pojęcia, czy to jest wina tego moda, czy czegokolwiek innego, bo wcześniej aż tak źle nie było, powiem szczerze, a teraz po prostu jest dramat. Co prawda nie wyjęłam też tych pozostałych modów, ale no dobra, czekajcie, damy teraz. I kogo możemy wziąć? Błażeja, Damiana, czyli możemy wziąć wszystkich. Tylko, że nas nie stać. Kurde. Jak to? Nie mogę jechać na wakacje? Balwina oburzona. Nie przewidziałam tego. Proszę jeszcze raz, Balwina. Testerko, nie poddawaj się. Wzięłaś kredyt w banku, jedziecie na wakacje wszyscy. Ja mam pewne wątpliwości co do tego moda, w takiej kwestii, że myślę, że będzie pewien problem, ale nie będę na razie oceniać. Zobaczymy, czy będzie ten problem faktycznie, jak dojedziemy. Tymczasem proszę bardzo. No myślę, że to jest wszystko jedno, co weźmiemy, ale weźmiemy najtańsze. Dobra. No i zobaczymy zaraz. Pieski mamy oczywiście te z otoczenia, co już były zrobione w skrzyni rodzin, więc jakby ktoś był ciekawy... O, przestało się w końcu ciąć jak szalone. Więc chyba się gra ustabilizowała. Bagina, wszystko w porządku? No tak, brawo pies, brawo. Nie wolno niszczyć nam sprzętu, bo i tak jesteśmy wystarczająco biedni. Niewychowane pieski. Niewychowane. Dobrze, czekamy na autobus. O, jest już autobus. No to jedziemy na wakacje. Bardzo proszę. Czy wszyscy jadą na wakacje? Wszyscy jadą na wakacje. No dobra. Gdzie tą balizę nadłubę mnie się szchopie? Brata byś wziął czy coś? No okej, a dziecko? Mam rozumieć, że dziecko się magicznie teleportowało. Czekajcie. Bo ja to muszę zobaczyć. Gdzie żeście się wszyscy podzieli? Aha. No dobra! Zobaczymy na miejscu. No dobrze, moi drodzy. Dotarliśmy na te wakacje. Wszystko fajnie. I tutaj właśnie pojawia się ten problem, o którym ja już mówiłam, że myślę, że będzie. Czyli tak. Mamy ze sobą dziecko. Mamy ze sobą dwa psy. No i co my mamy z nimi zrobić, jeśli nie mamy w hotelu ani misek, ani łóżeczka? Oto jest pytanie. I czy też nakarmimy to dziecko, jeśli nie ma w hotelu lodówki? Dosyć jest to kłopotliwe, szczerze powiem. Co prawda, no mod działa, bo wszystko z nami przyjechało, zarówno dzieci, jak i zwierzęta. Ale jak wiemy, no na wakacjach nie da się wejść w tryb kupowania, nie da się sobie dokupić tych wszystkich rzeczy. Może wynajmijmy pokój? Jakiś? Ten... A nie, czyni dzieckiem. Weźmy ten i ten. No i myślę sobie, że rozwiązaniem tego problemu jest to, że na przykład macie moda Insyminator, polecam serdecznie. To jest chyba sposób najszybszy, czyli nie tutaj, tylko tutaj. Wpisujecie sobie, znaczy dostępny tryb budowania i kupowania. No i po prostu sobie dokupujecie to łóżeczko
Jeśli was oczywiście stać na to, nie? Też jest dość znaczące. No i musicie kupić też jakąś lodówkę, bo przecież... no jakby nie patrzeć, dziecko musi coś jeść. Gdzie te lodówki? Tutaj. O. Jak was stać, to kupicie. Jak was nie stać, to nie kupicie, nie? No i dobra. No i to jest taki jakby dodatkowy koszt tej wycieczki. Aha, no jeszcze zapomniałam o psach, że trzeba im kupić przecież miski. Miski, no to jest minimum, które trzeba im kupić. Ewentualnie myślę, że możemy po prostu wejść w okolice. No i co, jesteśmy w tej okolicy i tu jest ten drewniany hotel kwiatowy, tak? No dobra, czyli teoretycznie możemy tam wejść i sobie edytować go po prostu. Więc jeśli wybieracie się właśnie na wakacje z dziećmi lub zwierzętami, no to warto o tym pamiętać. Bo oczywiście ten mod sam w sobie tego nie zawiera automatycznie, że wiecie, że wam się cudownie pojawiają rzeczy dla zwierząt czy dla dzieci. Więc to wszystko trzeba sobie samemu załatwić. Albo właśnie za pomocą moda, czy tam kodu, bo chyba kod też może jakiś istnieje na budowanie na wakacjach, tylko aktualnie go nie znam. Ale pewnie jest jakiś, czuję, że jest. No i... albo właśnie za pomocą edycji miasta. O właśnie, widzicie, jak już się wprowadzicie, to nie możecie edytować z miasta. Także, o, czekaj. No, chyba, że ja źle kliknęłam, możliwe. W każdym razie możecie też edytować miasto przecież przed przyjazdem, jak sobie ładujecie te parcele, znaczy te wakacyjne miejscówki, więc to też chyba nie jest żaden problem. Ogólnie to nie jest żaden problem, tylko pytanie, czy komuś chce się jechać na wakacje z takim małym dzieckiem, którym trzeba się jeszcze dodatkowo zajmować, albo ze zwierzętami. No, jest to dość, myślę, problematyczne. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem jak mam. W każdym razie, jak widać, mod działa. Wszyscy tutaj są. I psy broją normalnie, więc tak. Ja proponuję jednak, jak zakończyć te wakacje? Żeby oni wrócili sobie do domu. Bo i tak nie będą tutaj siedzieć. No i w sumie to tyle, moi drodzy. Mod działa. Nie wiem, co tu jeszcze jest do sprawdzania. Link macie oczywiście w opisie. Poza tym... jest o tyle prosto, że tam nie ma żadnych wersji tego moda, jest tylko jeden link do pobrania, po prostu pobieracie ten link, wrzucacie sobie do folderu Downloads The Sims 2 i tyle. Nic więcej nie trzeba robić, jak widać. Wszystko działa. Działa nawet z tymi modami, które ja już miałam wcześniej, więc myślę, że test jest zaliczony jak najbardziej pozytywnie. No a ode mnie to tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!